Hej, hej, witam wszystkich i zapraszam na długo oczekiwaną kampanię Aleksandra Wielkiego. Długo oczekiwaną, bo gadałem tutaj z autorem moda, panem Bravosem, który tu przez kilka ostatnich dni dopieszczał jeszcze moda i nie wątpię, że przygotował to jakieś specjalne niespodzianki. W każdym razie mod jest świeżutki, bo dzisiaj jest 27 lipca, więc dzisiaj o 12 go zupdate'ował i dał mi znać, że już wszystko jest gotowe i można zaczynać grać. Mod, powiem wam, że bardzo popularny. Ponad prawie 20 tysięcy odsłon na Steamie ma, więc spore wzięcie. No i co my tu mamy? Będziemy grać oczywiście Macedonią i Aleksandrem Wielkim. O Aleksandrze już tam wam trochę mówiłem w prologu. Więc myślę, że nie będziemy tutaj dużo gadać. Jeszcze parę ciekawostek powiem wam później, bo jest parę fajnych rzeczy o Aleksandrze, które chciałbym wam powiedzieć. No ale dobra, poziom trudności oczywiście bardzo trudny i jedziemy. The barbarians are coming. Tylus in particular is a problem and must be kept in check. Okej, tu mamy opis oczywiście, w jakiej sytuacji się aktualnie znajdujemy. To pokrótce zaraz wam powiem. To, co mówi ten pan tutaj, to jest, o ile się nie mylę, z gniewu Sparty. I tu podejrzewam, że nie dało się podmienić zingatki, która była automatycznie zaprogramowana. No i teraz tak, sytuacja jest dobra i niedobra. Mamy tu już o pierwsze cele. Chodzi o to, żeby kontrolować trzy prowincje w całości. A z dodatkowych celi mamy utrzymanie 15 jednostek, mamy teraz 13 i 1500 za to dostaniemy. I to mi się nie podoba, wydaje mi się, że to jest bez sensu. A druga sprawa, że mamy mieć client state, czyli satrapię Epirus, żeby był satrapią naszą. I to też mi się nie podoba, bo wydaje mi się, że lepiej jest kontrolować całą prowincję i mieć to miasto dla siebie, niż tutaj z jakąś taką małą frakcyjką, która pewnie niewiele będzie tutaj robić, się z nią jakoś tu układać, więc po prostu zamierzam Epir podbić. Potem jeśli chodzi o Spartę, z Spartą jest źle, bo są niezadowoleni, no bo mamy Ateny i tutaj jest tak to ustawione na początku, że jakieś działania agentów były wobec Sparty i dlatego nie są bardzo niezadowoleni. Nie chcą handlować, co prawda są naszymi sojusznikami, więc nie jest źle. No i teraz tak, co my dalej tu będziemy podbijać? Oczywiście Persowie będą tutaj, pewnie za chwilę się pojawią jakieś armie perskie spore. Natomiast ja tutaj planuję tak, no oczywiście oprócz walki z Persami, to myślę, że w pierwszej kolejności będę się starał podbić na Wizos oprócz Epiru, no i potem może tutaj Adriajów. Adriajów już by można było jechać, ale nie wiem, jak ten Persja tutaj, jak ta Persja będzie tutaj działać. Więc tak, musimy sobie zrobić tak. Nie chcę się układać z Epirem, więc to likwidujemy. Cancel Alliance. Tak, i teraz 10 tur musimy poczekać, żeby można było im wypowiedzieć wojnę. I tak samo tu z Trybalami mamy Aggression Pact, czy pakt o nieagresji. I teraz będziemy mogli 10 tur ich też podbić. Chodzi o to, żeby mieć pod kontrolę całą Trację. Zwróćcie, że fajnie jest zmieniona nazwa Peli na Filipopolis od pewnie imienia Filipa II, ojca Aleksandra II. I tak, tutaj sobie budujemy, mamy 5000, trochę mamy. Tutaj sobie budujemy, chciałbym coś, co mi da możliwość rekrutowania łuczników. I tu sobie zrobimy z Tracji taką bazę wojskową plus żarcie. To bym chciał przebudować w ogóle, kurde, ale nie mogę na razie. To zlikwidujemy i tu zrobimy do rekrutowania piechoty. Tak, 4100. Flotę zlikwidujemy.
chyba. Jaki to jest garnizon? Nawet spory. 11 jednostek. Na pewno taka duża ta woda, w ogóle ta flota to jest... Jak szybko zajmę, wydaje mi się, tutaj... no... Lidię? Tak, to wtedy będę kontrolował i... tą część... regionu i nie podejrzewam, żeby miał tu jakieś problemy z flotą perską, więc co tu my chcemy? To jest takie drogie, że nie warto tutaj hoplitów 120 jest, no hoplitów mógłbym sobie zostawić. Tak, nie jest źle na razie, żeby oni tutaj z generałem, a te jednostki już wywalimy całe. Tak. O. No i teraz z kasą mamy dużo lepiej. Tak, i niech oni sobie tutaj siedzą i tych Aten pilnują. Dobra. W Atenach zlikwidujemy to chyba, ale to w przyszłości. No i tak, możemy na początku już upgrade'ować kawalerię generałów, bo mamy taką możliwość, w sensie mamy tu w Larisie, tak jest, budynek, który daje nam możliwość upgrade'owania koni na złoto, więc spoko. I teraz tak, troszeczkę sobie tu przeorganizujemy armię. Tutaj jest co? Jazda obywatelska, to bym chciał, tego generała mogę zaupgrade'ować. Jazdy obywatelskiej na razie nie będę werbował. I chciałbym jazdę terencką też. Jazdę terencką mogę werbować tu. Dobra, nie będę wam z tego budynku. Nie będę tu tracił czasu. I teraz tak. To przerzucimy tu, to tu, tych tu i tych tu. W ogóle ta armia Aleksandra jest mega potężna. I lecimy na wschód. Ty na razie się przesuń tu. Albo też możesz... Tak. Tu się ustawmy. Chociaż nie, możesz stać tu. Ok. No i tobą trzeba się wycofać. Ok. No i dobra. I tu sobie... A, możemy Atenai rozbudować. Tu będzie najlepiej ładu publicznego, bo w Tracji nie jest najlepiej z ładem publicznym. Okej. A, i edykt możemy wydać... A, jeszcze technologię. Edykt tu i tu sobie zrobimy oczywiście kasę. A technologię, jak już tu przeglądałem, właśnie technologię mamy tu już poodkrywane. To jest fajnie troszeczkę tak zrobione, jesteśmy już jakby po prologu. No i oczywiście Filip nie głupi był i już po części przygotowywał się do wojny z Persją, zanim go został zamordowany, więc to fajnie jest troszeczkę tak odzorowane. Tu chcemy zmniejszyć koszt jednostek do walki w zwarciu, bo tego mamy odpyty. Więc warto będzie. No i kończymy turę. No właśnie, mam już pierwsze armie perskie na horyzoncie. Dobra, co tu jest za armia? Nie widać jej teraz. Dobra, no to musimy to zawrócić do Peli, żeby nam tu nie wjechał tą armią. W Peli mamy garnizon 11 jednostek. To jest 12, no teoretycznie byśmy sobie poradzili. No tak, no ale dobra, lepiej się tutaj zawrócić na wszelki wypadek. Aleksandrem jeszcze do Astakus nie dojdziemy. A gdzie możemy uciec tym? Do Antei teoretycznie. Ale podpłyńmy tu i wylądujmy tu. Ok.
I zaraz sobie będziemy tu robić szturm na Astakus. I to sobie oczywiście splądrujemy. 1900. Dobrze. I tu możemy Wantei rozbudować teraz. To chcę. To podwyższa na ład publiczny i to warto zachować. Odessos. Dobra. Tu jest ok. Aha. I w Peli też chcę zlikwidować. Tu mam budynki, które mi podwyższają plus 10% do obrony w zwarciu i ataku w zwarciu. I na razie sobie zlikwiduję atak w zwarciu, bo zobaczcie, że mam 0 żarcia. A to sporo żarcia zżera. Tak. Tak. To likwidujemy. A to nie będzie mi tak naprawdę tak bardzo potrzebne. Tu wszystkie jednostki, które są zwerbowane przez Aleksandra już to mają, więc ta armia jest taka już... Widzicie, mają tam obronę zwarcia podwyższoną i nawet szarże trochę, bo morale bardzo wysokie. Więc może warto i to też zlikwidować, a tutaj zrobić ten budynek w Peli. Dobra, na razie zlikwidujmy tylko to, nie szalejmy za bardzo. Z kasą na razie nie mamy jeszcze tak cudownie. I zobaczmy, co się wydarzy dalej. Dobra, w Peli teraz budujemy to. Pieniądze. Tu robimy. To też chcę mieć. I tu wybudujemy ten budynek, a tu wybudujemy ten. Tak. To nawet lepszy jest ten garnizon z tego, jak tu patrzę. Bo tu są dwie kawalerie i dwóch pikinierów, a tu są... Zróbmy to. Tak, zróbmy to. A tu zrobimy to do łuczników. No i dobra. Atakujemy Astakus. Tylko... Dobra, ta armia jest tu. Tylko tak. Zróbmy sobie to tak, żeby można było... Żeby mieć możliwość manewru jeszcze Aleksandrem. O, masz, patrzcie. Jakim cudem? Wow! Tu jest jakaś armia. No to super. No to mamy w odcinku jakieś mega oblężenie Astaków. Ekstra. Co tu jest? Kawaleria i odpyty najemnych hoplitów. Wow. No dobra, to jedziemy. Jestem zaskoczony. Armia gdzieś tu musi stać, jeszcze jej nie widzimy. Okej. Okay. Pogoda spoko. Tak wygląda Astakus. Potężny mur Astakus. I skąd tu najlepiej będzie atakować? Tu jest brama. Tu, ale tu nie podjedziemy drabinami. Stąd będzie najlepiej, ale kurde, tu wchodzą nasze posiłki. Więc chyba po prostu będziemy włazić przez... Albo po prostu poczekamy, aż podejdą posiłki. No, także widzimy się za chwilę, jak już tutaj ustawię armię. Zaczniemy oblężenie. Ok, sytuacja jest następująca, że idą teraz posiłki, wchodzą z tej strony, więc spróbujemy je sobie tutaj może jakoś zatrzymać. Zobaczymy, czy będą w ogóle nami zainteresowane. No, ale wygląda na to, że tak. Pięknie, napiki tutaj się nadzieją. Bardzo ładnie. Tutaj tu, tutaj to. Trzeba wyłączyć to. Wy będziecie ubezpieczać tych procarzy. Wycofajmy sobie teraz generała stąd.
Dobra, idzie moja armia, idzie, spoko, spoko. Już tu przyjechała kawaleria i Aleksander chyba. Dobra, wystrzelajcie tu, w tych, bo ci się jakoś tu tak nie mogą za bardzo. Tu robimy tak, wycofajmy sobie tego generała. No piękne tutaj szarże na... Hop! Na piki. Cudownie po prostu. No bardzo, bardzo ładnie na razie idzie. Tu idzie reszta armii, więc wydaje mi się, że zdążymy jeszcze to przeatakować tu od tyłu. Aleksandrem. Memnon. Dobra, idzie reszta armii. Zmęczy się niestety. Tu się troszeczkę przestawmy, tak. Perska kawaleria powinna być słabsza. Tak jest. Widzicie, masakra tutaj nastąpiła. Ale musimy się stąd szybko wycofać. Może nie za blisko murów. Dobra, wycofajmy. Oż cholera jasna. Dobra, ale to jest obywatelska, więc nie jest źle. Dobra, już nadchodzą armie. No, straciłem oddział obywatelski, trochę głupio. Dobra, ale wytniemy to dalej. Dobrze, to jest chyba Aleksander. Tak, dajmy mu teraz trochę tu odpocząć. Dobrze. Wy się tu ustawcie ładnie, panowie. I dawać tu procarzy i łuczników. Bo oni się tu pewnie będą chcieli z nami bawić w coś. No kończ to, panie. Memnon, tam jeszcze jest perska kawaleria. Ten tu próbuje. Kurde, wystrzela mi tu oddział tych. Tutaj też hobliści są mocno bici. O, a to ciekawe. Dobra, Memnon załatwiony powinien być. Żeby tu generała nie stracił jakiegoś. Dobra, poczekajcie, ja tu sobie muszę teraz tak ustawić ładnie. Food Companion, Food Companion. Tak sobie ich ustawmy. Nie, coś tu mam. Tak. No właśnie, bez sensu. Tak, i teraz już jest dobrze. I włączymy im zaraz mur pik. Pyk. Tymi będziemy tu flankować. Już. I zostają ci. To jest dobrze oddział i tu dajemy tak. Dobra, i jedziemy. Kurgis. O, pięknie. Wycofaj się, panie, wycofaj się.
O Jezus. Coś mi się źle kliknęło. Czekajcie, wycofajmy sobie teraz generała. Ci jadą tu. Aleksandra, dajmy na tą flankę. Dobra. I tu ciśniemy ich trochę. O, tu coś się wbiło chyba, ale dobra, zaraz padnie. Dobrze, tu sobie radzą. I tu trzeba pogonić to towarzystwo. Jazdą. Jak się tam wbijemy, słuchajcie, panowie, to będzie po prostu rzeźnia. Dobra. Trochę chaotycznie jest teraz ta bitwa. Nowa lanka ostra. A myślę, że tych najemnych hoplitów tutaj szybko pobijemy. Tutaj się odwróćmy, tak. Tym trzeba wyłączyć to, żeby oni się trochę lepiej przesuwali. Tutaj tak. To wycofajmy. A tu co jest? A, czyli Shield Bearers. Czy Food Companions? To są Shield Bearers. Dobra. Dobra, uciekli. Spoko. Gdzie jest Aleksander? Tu. Dobra, ścigać to. Dziadostwo. I mordować. Tu coś jeszcze. Hoplici się zablokowali. No dobrze, ładnie to wykosimy. Towarzystwo. A wy co, nie macie już amunicji? Macie, to napieprzać w to. Ale rzeźnia ładna. Super, powiem wam, że się udało tutaj trafić tą armię wspierającą. Nie zawsze się komputer tak zachowuje. Dobra, wycofajmy te jednostki, żeby to na pewno nie były pod ostrzałem. No, strasznie długa ta bitwa. To już powinien być drugi odcinek. Dobra, słuchajcie, za chwilę sobie zobaczymy jeszcze końcówkę oblężenia. Ta armia jest rozbita. I potem na mapie kampanii. Okej, okay, do miasta weszliśmy bez problemu. Na murach broniły się chyba ze trzy jednostki, które szybko uciekły. Śmieszne było to, że przejęliśmy bramę i te jednostki przez tą bramę uciekały i lało im się na głowę. Tam rozgrzany olej czy coś tam. Więc to było śmieszne. No i zostaną tu do wyrąbania generał. Także widzimy się na mapie kampanii za chwilę. No niestety nie możemy zobaczyć, co narąbaliśmy, ale udało się 3,5 tysiąca luda wykosić. Trochę sporo uciekło i to mi się nie podoba. Okej, czyli mamy podbite Astacus. Super, że się udało to w pierwszym odcinku. Nie wiem, jak kurde to zmontuję taki długi odcinek. I oczywiście to lutujemy. Tak, bo ja tu chcę kasę mieć przede wszystkim z tego na początku. Ład publiczny w tych prowincjach mnie na razie nie interesuje. Dobra, słuchajcie, no to mamy za sobą pierwszy odcinek i dużą bitwę. Fajnie, bardzo fajnie. Nie zawsze się to udaje, żeby ta armia tutaj... Ona gdzieś tutaj uciekła stąd, nie było jej widać, bo nie mieliśmy pola zasięgu, ale no to tutaj jest na początku i czasem się układa tak, że ona tutaj właśnie, można ją rozbić szybko. Także fajnie, że się to tak udało zrobić. Mam nadzieję, że kampania wam się podoba i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia!